ty jesteś osobą, która potrzebuje mieć głębsze znaczenie tatuażu, czyli nie robisz tego dla... Jeżeli chodzi dla samej siebie, to tak. Tatuuję tutaj Always'a. Tak? Widać skrzydełko, bardzo ładne. Denis, kluję do ciebie. Jak widać ruch, jak na Marszałkowskiej. Warszawa, Praga. Tutaj, w tym miejscu, robimy dzisiaj wjazd na salony. La Onda Inc. Zobaczymy, co tam się u chłopaków dzieje. Myślę, że maszynki już gotowe do działania, także lecimy. Otworzą mi czy nie? Jesteś w domu! A zapraszamy. Siema. To co, dziaramy dzisiaj coś? No, dziabiemy, no to lecimy. Nie śpimy w pracy. Nie śpimy, pracujemy. I co tu się dzieje w Londynie pod kątem tutaj zarządzania tego, bo ty tu jesteś kim? Panem szefem. Panem szefem, tak. Ja nie tatuję, może dzięki Bogu, bo nie mam akurat tak zdolności. Nie jestem tak manualny jak moi pracownicy. Przepraszam, klient. Cholera. Dzień dobry. Dobry. Czy mogę pomóc? Dzisiaj byłem na 13 umówiony. Na 13, do Denisa, proszę. Denis, klient do ciebie. Powiedz mi, bo wasz salon tutaj jest tak stosunkowo młodym salonem tak naprawdę. No, jesteśmy od marca, od 17 marca. Dokładnie moje imieniny otworzyliśmy. I cały czas idziemy ku górze, ku lepszemu. No w Warszawie jest kilka tych salonów, ale to myślę, że to nie ma jednak problemu, no bo każdy znajdzie swojego artysty i myślę, że to dla was też nie jest dwa problemy jakoś tam, nie? Nie, bo nasi artyści mają już swoich fanów i tak naprawdę klienci, którzy wytatuowali się przypuśćmy u szklarza, wielokrotnie już wracają do niego, idzie to w eter, że fajne prace wykonuje, czy Denis, czy Szumi, czy Szabla i ludzie do nas wracają. No i co my tutaj mamy? Pan szklarz tatuje, tak? A witam. Tatuuję tutaj Always'a. Tak? Widać skrzydełko, bardzo ładne. Trochę krew się leje, no ale jak to z Always'em bywa. Tak. Jak się czuje pani ofiara tutaj, ofiara zbrodni tej ciężkiej? Bardzo się dobrze czuję, naprawdę. To jestem w profesjonalnych rękach. No to się tutaj widzę, dzieje ostro, krew się leje i o to chodzi. Szklarz, opowiadaj, jak się tatuuje tutaj w La Onda? Gdzie się tatuuje tutaj... w La Onda? No myślę, że jesteśmy w najlepszym studio w mieście. Dla odmiany tatuuje się no, bardzo fajnie, muszę wam powiedzieć, że mamy tutaj wesołą atmosferę, którą zapewnia nam Szumi, który nam wiecznie szumi. Tak, Szumi? Tak, to prawda. To prawda. Powiedz mi, w jakich ty klimatach najchętniej tatuujesz? Masz jakiś swój ulubiony klimat, czy jak uciekasz? Słuchaj, prawda jest taka, że to co robię dzisiaj bardzo odbiega od mojego ulubionego klimatu. Najbardziej lubię tatuować w kolorze, najczęściej w tak zwanej akwareli, chociaż ostatnio staram się łączyć elementy tatuażu realistycznego z szalonymi, soczystymi kolorami. Myślę, że mi to wychodzi całkiem nieźle, ale to już pozostawiam do oceny, że tak powiem, moim klientom. Powiedzmy, jak twoja kariera się zaczęła z tatuatorstwem, z tatuowaniem, z tą formą artyzmu? Możesz wierzyć lub nie, ale jeszcze miesiąc temu byłem dodatkowo kierownikiem dużego serwisu maszyn do obróbki blachy. Podejrzewam, że nie wiesz o czym mówię, ale większość osób, którym o tym wspominam, też nie wie. No, tatuowanie zaczęło się od tego, że rysuję od zawsze, właściwie od małego szkraba. Stwierdziłem, że skoro moja żona zrobiła sobie kilka tatuaży w międzyczasie, strasznie mnie to kręciło i kręci do tej pory, że ja chyba też chciałbym to po prostu zacząć robić. No i zacząłem to robić. I tak tatuujesz? Tak właśnie. Jedzie kilometry tuszu wlewane. Kilometry tuszu wlewane pod skórę pięknych niewiast i dzielnych, słuchaj tutaj, osobników płci męskiej również, chociaż ich jest zdecydowanie mniej w moim przypadku. I jedziemy dalej. To nic, co tatuuj, a ja lecę dalej zobaczyć, co tu się dzieje w La Onda. Kolejnym tatuażystą, a bardziej konkretnie mówiąc tatuażystką w tym salonie jest Szabla. Szabla, opowiadaj, jak u ciebie się zaczęło z tatuowaniem? Ja tatuuję dopiero od 3 miesięcy. Tak? Zawsze chciałam to robić. Jestem na Akademii Sztuk Pięknych i dużo rysuję. Już kończę akademię, no i chciałam zamienić to w tatuowanie, ale nie miałam takiej możliwości, ponieważ albo miałam po prostu do robienia dużo projektów na uczelni i poza nią,
I też nie miałam możliwości dostania się jakoś do studia, a studio Lando przyjęło mnie, nauczyło wielu rzeczy bardzo szybko, dało mi bardzo dużo możliwości, za co też bardzo dziękuję. I dopiero zaczynam swoją przygodę. Mhm, czyli zaczynasz, okej. Okay. A inspirujesz się jakimiś artystami, jakimiś tatuażystami? Staram się jak najwięcej wymyślać sama, żeby ogarnąć jakoś swój styl. A jaki jest twój styl? Pracuję głównie w dotworku, robię projekty graficzne, lubię rysować różne krajobrazy, lubię też rysować różne abstrakcyjne rzeczy, na przykład zwierzęta, łączyć normalne rzeczy z abstrakcyjnymi, kontrasty. To zależy co kto chce, ale ogólnie w technice dotwork jak na razie, no i konturowej, linework, dotwork. Okej, okay, ale tak, no, czyli czerń bardziej wolisz, tak? Tak, tak, na pewno czerń, nie kolor. Ewentualnie jakieś akcenty kolorystyczne, ale bardziej czerń. A krwi się nie boisz, tak? Bo nie, to nie, boję. Nie boisz się krwi. Okej, okay. A ty tam widzę, nie masz aż tylu tatuaży, tak? Jako tatuatorka? Tak, przynajmniej nie, widocznie. Mam tylko trzy, w tym dwa bardzo małe. I pewnie będzie ich więcej. Ja na pewno nie chcę jakichś rękawów albo jakichś tatuaży, bo jestem zmienna i często mi się coś przestaje podobać i po prostu lubię, jak to było, że mam dla mnie jakieś głębsze znaczenie. A ty jesteś osobą, która potrzebuje mieć głębsze znaczenie tatuażu, czyli nie tak. Robisz tego dla... Jeżeli chodzi dla samej siebie, to tak. Musi mieć dla mnie jakieś głębsze znaczenie. Dobrze, a odmówiłabyś jakiegoś tatuażu wykonania, jakiegoś wzoru? Na przykład ze względów, nie wiem, poglądowych, czy wszystko... No, nie zrobiłabym swastyki, bo jakieś, nie wiem... Tradycyjny właśnie, każdy by swastyki odmówił. Ale no to też jest gruby temat. Ale tak to raczej, nie wiem, czy mam jakieś opory, czy coś takiego. Nie podoba mi się, jak ktoś przychodzi do mnie i na przykład mówi, że chce znak z nieskończoności, czy coś takiego, to zawsze proponuję coś innego, bo widziałam już takich tatuaży po prostu 1000. One są masowo produkowane. Tak, i zawsze można to w jakiś inny sposób wykombinować. Pokazać to samo, ale za pomocą innego symbolu, czy za pomocą po prostu innego projektu, albo zmienić całkowicie projekt, to znaczenie będzie to samo. I no zawsze proponuję coś innego od siebie. No nie zawsze to wychodzi. Często jest tak, że ktoś chce po prostu to i koniec. No to robię. Ale przed tym zawsze wydaję jakąś propozycję od siebie. Okej. Okay. A na jakich maszynkach najchętniej dzierasz? Bo widzę tutaj... Teraz akurat robią na Zenicie, ponieważ miałam igłę 3RL, ale tutaj na długich igłach akurat jest ta igła. I robię na Zenicie, ale tak mam Cheyenne. Jestem bardzo zadowolona. No i wszystko gra dobrze, także dzięki bardzo za rozmowę. Ja znowu lecę dalej. Ja również dziękuję. Tak się okazało, że tutaj w studiu Laonda dzisiaj pierwszy swój tatuaż będzie wykonywał Krystian. Powiedz mi, jakie to uczucie, no to nieznane jeszcze uczucie, no bo tutaj na razie jest kalka odbijana. Co oczekujesz od pierwszego tatuażu? Stresuję się, ale jestem strasznie podierany. Tak? I co sobie wykonujesz? To jest logo cechu wyjmińskiego wilka. Tak? Z książki Sokolskiego. O proszę. Jakiego bólu oczekujesz lub nie bólu? Jak się, no bo to wiesz, różnie bywa. Pierwszy tatuaż to zawsze... Dziękuję, zaraz zobaczę jak będzie. No także Denis myślę da rady. Zaraz jeszcze Denisa podpytamy. Tatuowałeś już ludzi, którzy nie mieli jeszcze tatuaży. Którzy pierwszy raz wykonywali sobie tatuaż. Bo oni przeżywają duży stres. I to trzeba inaczej do nich podejść i inaczej z nimi rozmawiać na pewno. Sam wiem po sobie. Wszyscy mają... codziennie jakiś nowy tatuaż. No przychodzą ludzie, którzy pierwszy tatuaż robią, tak? No 10 minut jazdy, że gadamy o tym, że to nie boli. A jak boli, to już w trakcie tatuażu nic nie zmienimy. Aha, czyli no trzeba być psychologiem jednak. Trzeba mówić, że nie boli i jeszcze... Jeszcze 5 minut, nie boli, no i... Ładnie. I za 3 godziny już koniec. No, dobrze, także zobaczymy jaki będzie efekt. Działajcie i ja was nie będę już stresował.